Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. Spójrzmy, co dziś w programie. Wsparcie dla lokalnych społeczności. Mazowieccy strażacy ochotnicy wyremontują strażnice. Znane i nieznane Mazowsze. 20 lat minęło, co dalej? Zespół klasztorny w Ratowie odzyska blask. Młodzi i zdolni pod skrzydłami marszałka. Są małymi, silnie związanymi wspólnotami, które głośno mówią o swoich potrzebach. Mowa o mazowieckich sołectwach. Ich głos dotarł także do samorządu Mazowsza, który postanowił uruchomić nowy program wsparcia. Dzięki temu lokalne społeczności będą mogły zrealizować ważne i potrzebne przedsięwzięcia. Wyposażenie świetlicy, nowe boisko czy książki do biblioteki to tylko nieliczne z przedsięwzięć, którymi będą mogły cieszyć się lokalne wspólnoty. Wszystko za sprawą programu wsparcia uruchomionego przez samorząd Mazowsza. Jestem bardzo zadowolony, że ten program się pojawił. A dlaczego już mówię? Bo w Starej Niedziałce robimy takie miasteczko ruchu drogowego. Myślę, że chyba jedno z nielicznych w powiecie, podejrzewam. Mieliśmy takie boisko asfaltowe, które było w tej chwili mało używane, bo mamy wybudowany tam kompleks boisk z programu Orlik 2012, a w tym miejscu nauczyciele, rodzice wymyślili właśnie, że na tym boisku wymalujemy sobie miasteczko ruchu drogowego profesjonalnie z oznakowaniem poziomym pionowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego i na kartę rowerową w celu bezpieczeństwa podniesienia dzieci, prawda, które będą mogły zdawać na kartę rowerową. Osoby, które już widzą ten pomysł, mówią, że nawet z innych gmin koledzy samorządowcy mówią, a będziemy przyjeżdżali do ciebie na kartę rowerową, jeśli użyjesz tego terenu. Myślę, że świetny pomysł. W przypadku naszej gminy są to środki przeznaczone na dalszy jakby remont lub wyposażenie świetlicy wiejskich, które były odnawiane w ramach PROW-u 2007-2013 i teraz będzie udoskonalenie polegające na tym, że w każdej świetlicy będą montowane klimatyzatory. Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw Mazowsze 2018 to pierwszy pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 milionów złotych. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tysięcy złotych. Bardzo ciekawe projekty i bardzo różnorodne. I mamy nadzieję, że ten pierwszy pilotażowy program, który zrobiliśmy, pociągnie za sobą następne programy, które będą wyżej dofinansowane. Aktywność w naszych sołectwach jest tak duża i tak interesująca, że nie spodziewaliśmy się tylu wniosków. Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, stwarzając warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim. Warto pamiętać także, że globalne zmiany to efekt takich właśnie mniejszych, lecz równie ważnych działań lokalnych. Remonty dachów, elewacji czy wymiana okien to tylko nieliczne z prac, które będą mogli wykonać mazowieccy strażacy ochotnicy. A pomogą im w tym środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego. Na co dzień pracują w różnych zawodach, jednak niezależnie od pory dnia czy nocy, gotowi są w każdej chwili ratować ludzi i ich dobytek. Tacy są mazowieccy strażacy ochotnicy. Co ważne, dysponują coraz lepszym sprzętem, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Dzięki wsparciu samorządów województwa mazowieckiego w tym roku ponad 370 tysięcy druhowie z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, przasnyskiego i żuromińskiego będą mogli wyremontować także strażnice. Otrzymaliśmy z samorządu województwa 14 tysięcy złotych na remont posadzki oraz kanału garażowego dla jednostki, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OSP Ościsłowa. Im więcej pieniążków przekażemy dla naszych strażaków, to te pieniądze na pewno nie zostaną stracone. One zostaną wykorzystane w sposób bardzo właściwy. W sumie do mazowieckich jednostek OSP popłynie 5 milionów złotych. Pozwolą one na wymianę dachów, bram garażowych, a także drzwi i okien w ponad 200 strażnicach. Mamy ponad 1900 jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym województwie. Ponad 75 tysięcy druhen i druhów służy w tych jednostkach. Strażnice to nie tylko miejsca przechowywania samochodów czy sprzętu.
to są tak naprawdę takie lokalne, wiejskie czy miejsko-wiejskie ośrodki kultury. Pomoc tym strażnicom to jest pomoc dla utrwalania takiego i zintegrowania tych społeczności lokalnych. Dodatkowe wsparcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa strażaków ochotników, a także pozwoli stworzyć im godne warunki pracy. Kilkadziesiąt różnorodnych pomysłów na to, jak pokazywać znane i nieznane Mazowsze, mieli nauczyciele, którzy zaproponowali swoje scenariusze w drugiej edycji konkursu Lekcje o Mazowszu. Ostatecznie nagrodzonych oraz wyróżnionych zostało 14 scenariuszy. Mazowsze kryje w sobie wiele tajemnic. Wybitne postacie czy historyczne, architektoniczne i kulturalne pamiątki z przeszłości. Wiedzą o tym pedagodzy, którzy mają niecodzienne pomysły na to, jak uczyć o Mazowszu, by już od najmłodszych lat rozbudzać ciekawość poznawania małej ojczyzny. Dlatego samorząd województwa kolejny już raz zaprosił nauczycieli do konkursu Lekcje o Mazowszu. Zgłosiło się 66 nauczycieli. My oceniliśmy 14 projektów jako tych, które są warte do rozważenia i do publikacji. Oczywiście nagrody to jedno, ale drugie, to co najważniejsze, chcemy uzyskać poprzez ten projekt Lekcje o Mazowszu. Chcemy uczyć regionalizmu, chcemy pokazać, w jaki sposób nauczyciele mogą kreować rozwój uczniów, ucząc ich samodzielności, ucząc ich myślenia o Mazowszu jako jednym wielkim, spójnym, pięknym regionie. Muzyczne inspiracje Mazowszem, zaproszenie do historycznego escape roomu czy szkolnego domu zagadek. To tylko wybrane z tematów lekcji, które proponują uczniom mazowieccy nauczyciele. Wiele spośród nagrodzonych prac nawiązuje do przypadającego w tym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Scenariusze zaskakują jednak niekonwencjonalnym podejściem do tematu, wykorzystując na przykład teatr cieni czy ludową muzykę. Ja pracowałem scenariuszy na temat wizyt marszałka Józefa Piłsudskiego, który bywał w naszym mieście od 1904 roku i po raz ostatni był w 1932. Ja pracowałem kilka scen, które mogą być zrealizowane według mojego scenariusza lub rozwijane w zależności od wiedzy lub zdolności uczestników. Może występować jedna osoba w scenie, dwie osoby lub też większe grupy. Nasz scenariusz został zainspirowany regionem, z którego pochodzimy, czyli Kurpie, i starałyśmy się sformułować różne zadania dla dzieci, które skupiają się wokół muzyki. Dzięki niezwykle kreatywnym pedagogom uczniowie mogą poznawać Mazowsze na wiele sposobów. Historycznie, turystycznie i co ważne jako źródło zwyczajów i tradycji. Dynamiczny rozwój gospodarczy, inwestycje o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu i kraju, a także aktywna promocja Mazowsza na arenie międzynarodowej. To wszystko, czego można dokonać przez 20 lat. A jakie wyzwania stają przed samorządem w kolejnych latach? Bycie gospodarzem to zaszczytna i równocześnie odpowiedzialna funkcja. Wymaga wiedzy popartej solidnym doświadczeniem, które w przypadku samorządu województwa mazowieckiego było gromadzone przez 20 lat. To jest czas olbrzymiego postępu cywilizacyjnego, wręcz rewolucji w rozwoju naszego województwa. Dzisiaj Mazowsze jest najszybciej rozwijającym się o najwyższej dynamice wzrostu regionem w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Mazowsze to produkt krajowy brutto w wysokości 100 miliardów euro, a więc przekraczający produkt krajowy brutto wielu krajów unijnych. No i oczywiście znaczących obszarów inwestycyjnych. I to we wszystkich dziedzinach życia. Dotychczasowe efekty realizacji polityki rozwoju województwa stanowią także punkt wyjścia do dalszych dyskusji dotyczących przyszłości Mazowsza, zwłaszcza w kontekście zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a także nowego podziału statystycznego regionu i związanej z tym kwestii funduszy pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Walczymy o to, żeby ten podział został uwzględniony przy podziale pieniędzy na lata 2021-2027, co oznacza dla Polski może 3 lub nawet 4 miliardy euro dodatkowej alokacji. W tej chwili jesteśmy praktycznie już na finiszu.
we wrześniu powinniśmy już plan uchwalać przez zarząd i przekazywać do uchwalenia przez sejmik. Co do głównych zmian, to oczywiście jest wprowadzone to, co wprowadza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli proszę Państwa, plan zagospodarowania przestrzennego ośrodka wojewódzkiego, tak? I troszeczkę zmieniliśmy układ, żeby był bardziej czytelny, czyli krótko mówiąc, struktura dokumentu jest troszeczkę zmieniona, ale zapisy praktycznie zostają te same, poza pewnymi aktualizacjami. Rozmowy władz samorządu województwa mazowieckiego z przedstawicielami gmin i ekspertami, prowadzone w duchu dialogu społecznego, mają pomóc w wyznaczeniu najważniejszych celów i inwestycji na najbliższe lata. Zespół klasztorny w Ratowie odzyska swój dawny blask, a pomóc ma w tym wsparcie unijne o wartości ponad 3 milionów złotych. Pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Reprezentuje styl znany augsburskim rokoko, a w dodatku jest jednym z unikalnych zabytków w tej części Europy. Zespół klasztorny w Ratowie. Czas odcisnął na nim bardzo widoczne piętno, spuszczając ciemną zasłonę na jego świetność. W odzyskaniu dawnego blasku ma pomóc wsparcie unijne, które pozwoli na zrealizowanie pilniejszych potrzeb. Będą odnowione krużganki, będą poddane renowacji zabytkowe drzwi. Nadmienię, że drzwi są oryginalne, XVIII-wieczne, okucia, które są roboty kowalskiej. Ponadto zostanie dokończony remont ostatniego skrzydła klasztoru. Będzie podana renowacji cała tutaj okolica, czyli będą budynki takie jak stajnia, jak kuźnia, jak pustelnia. Będą podane renowacji ogrody, które służą tym osobom, które tutaj przybywają, ażeby znaleźć taką chwilę wytchnienia. Bez środków zewnętrznych, unijnych, to wsparcia województwa mazowieckiego na dobrą sprawę nie byłoby to możliwe. Na przestrzeni lat te remonty, które się dokonały, właśnie to była doskonała współpraca kościoła i organów samorządowych. Rewitalizacja sanktuarium pozwoli w pełni wykorzystać budynek klasztorny. Mieszkańcy i turyści zyskają możliwość zwiedzenia historycznego kompleksu i korzystania z wypoczynku wśród bujnej przyrody ziemi zakrzeńskiej i aktywnego uczestniczenia w ciekawej ofercie kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Zdobycie umiejętności do pracy w określonym zawodzie, a co za tym idzie szansa na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Takie właśnie możliwości zyskają stypendyści marszałka z mazowieckich szkół zawodowych. Dobry fachowiec posiadający solidne umiejętności do pracy w określonym zawodzie to skarb, o który zabiegają pracodawcy. Doskonale wie o tym samorząd województwa mazowieckiego, który po raz czwarty wspiera uczniów szkół zawodowych. Nie ma chyba lepszej inwestycji, bo oczywiście są nam potrzebne różnego rodzaju projekty infrastrukturalne, różnego rodzaju modernizacje, ale jeśli zainwestujemy w młodego studenta, ucznia, doktora, bo i takie stypendia mieliśmy w przeszłości, to po prostu przez wiele lat będzie on pracował twórczo na rzecz naszej ojczyzny, naszego regionu. Samorząd Mazowsza od lat realizuje program skierowany do zdolnych i ambitnych młodych ludzi. Tylko w subregionie ciechanowskim przez ten czas swoje cele i marzenia mogło zrealizować blisko 700 uczniów. Stypendium, które otrzymałam, bardzo pomogło mi w rozwijaniu moich zainteresowań, ponieważ dzięki projektowi udało mi się poszerzyć wiedzę na temat Korei, którą się interesuję, i właśnie pieniądze przeznaczyłam na literaturę o Korei, byłam też na festiwalu Korei i założyłam bloga i porozumiewałam się na nim po angielsku i właśnie dużo osób czytało tego bloga i komentowało i dzięki temu poznałam wiele też ciekawych osób. Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 lipca. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.